Film o karabinku PWS, który widzicie przed sobą na ekranie, właśnie się montuje. Wczoraj opublikowałem taki trochę oderwany od czapy zupełnie film, ale uznałem, że będzie to ciekawe. Chociaż to nie jest mój styl, taka modyfikacja broni. A dzisiaj, żeby nam się nie nudziło, wrócimy do tematu kupowania chińskich podróbek. Jak widzieliście we wstępie, krótkie wideo będzie dotyczyć kopii butt lever, czyli tego elementu, który mam założony na swoim PWS-ie. To jest taka dźwignia, która jest założona na tak zwanego ping-pong padla, czyli na dźwignię zatrzasku zespołu ruchomego. Jest wyciągnięta w dół, przechodzi przez kabłąk na prawą stronę i umożliwia strzelcowi praworęcznemu operowanie ping-pong padlem za pomocą palca wskazującego. Czyli mogę sobie przez podniesienie tej dźwigni zablokować bardzo łatwo zespół ruchomy po odciągnięciu rękojeści przeładowania w tył, a w razie wymiany magazynka, jak podłączam i chcę zrzucić zamek, to nie muszę robić tego lewą ręką, tylko mogę to zrobić po prostu w ten sposób. No i nie da się ukryć, że jest to bardzo wygodna rzecz, bardzo poprawiająca ergonomię obsługi karabinka typu AR-15. No i kolega pomyślał sobie, że w swoim nowym karabinku też sobie coś takiego założy. Uznał, że to jest po prostu aluminiowy odlew, tak? To jest aluminiowy odlew dwuczęściowy. Jest część, którą się wkłada pod ping-pong padla i cała ta zewnętrzna część, którą się nakłada na ping-pong padla. Jedna śrubka skręca się. Dziękuję, do widzenia. Co można w tym zepsuć? Okazuje się, że wszystko. Kupił sobie chińską podróbę butt levera, która na pierwszy rzut oka wygląda prawie identycznie jak oryginał. Oczywiście nie ma oznaczenia MacPula. Oczywiście tu jest troszeczkę inny kształt, jak zobaczycie, tu jest na płasko. Tutaj, tam gdzie jest napis MacPul, jest tak ładnie wyprofilowane. Troszeczkę różni się kształt tej górnej części. Jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że to jest podzielone na mniej więcej dwie równe połówki. Dodatkowo jest dziurawe od góry. W przypadku oryginału wygląda to już nieco inaczej. Mianowicie od góry jest zakryte, a też linie podziału na tej dźwigni wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. Ten w oryginale, jak się przyjrzycie, to ten zewnętrzny element, o tu, on wchodzi aż dotąd. I to jest niejako wsuwane pod spód i trochę z boku. Tak? W przypadku podróby linie podziału są równe i to jest po prostu składane z dwóch połówek. Tak? I tak to ma działać. Do tego oczywiście kluczyk, śrubka i jest. No i co w tym można zepsuć? Wszystko. Założyliśmy to na karabin, na ping-pong padla w karabinie kolegi. Oryginał, jak się przyjrzymy, ma minimalny ruch. Tak, ma możliwość minimalnego przesunięcia. To wynika z konstrukcji tego. Oczywiście można by tam coś do środka włożyć, jakąś podkładkę czy coś i usztywnić to, ale ten minimalny ruch naprawdę nie robi jakiegoś dramatycznego dyskomfortu i daje się z tym żyć nawet, zobaczcie, maksymalne przesunięcie tego butt levera to jest tyle, ze 3 mm, mniej więcej. Daje się z tym żyć, to w niczym nie przeszkadza. Jak było w przypadku tego chińskiego gówna? Otóż po założeniu tego chińskiego gówna okazało się, że luz jest prawie taki. Końcówka tej podróbki miała taki ruch, że można było ją przesunąć praktycznie od początku kabłąka prawie do spustu. To się telepało. Jak sami wiecie, kto po pustym sklepie, tak? Tak to się bujało. Mało tego.
Kolega uznał, że dokręci te dźwignie. No więc tak, to już było złożone, śrubka była, no i dokręcił. I co się stało po dokręceniu tejże dźwigni? Nie powiem, że nic się nie stało, bo się stało, zobaczcie. Stało się tyle, że zerwał się gwint. Ta śrubka po wkręceniu, ona łapie na bardzo małym odcinku tego gwintu, a dodatkowo ten gwint był nacięty dosyć słabo, a dodatkowo to aluminium, to nie jest takie aluminium, jak zastosowane w oryginale, więc gwint został zerwany. Więc to nadaje się do wyrzucenia, tak po prostu. I teraz, kolega chciał zaoszczędzić, bo nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje w tej chwili Bad Lever, ale przyjmijmy, że 140 zł. Uznał, że nie będzie wydawał 140 zł na oryginał, kupił podróbkę za plus minus złotych 30. No i kupił. Teraz ta podróbka, jedyne co z nią można zrobić, to po prostu ją wyrzucić. I kolega kupił już oryginalny Bad Lever za 140 zł. Ile go kosztował oryginalny Bad Lever za 140 zł? 170 zł, bo wcześniej 30 zł wydał na podróbkę. I taki to sens kupowania chińskich podrób, akcesoriów do broni palnej. Pierwszy przypadek, tak, zupełnie na szybciora, bo przez przypadek wpadło nam to w ręce na strzelnicy. Akurat byłem świadkiem tej sytuacji, ale jeżeli mogę Wam obiecać, że jeżeli będę widział podobne akcje, czy z dźwignią przeładowania, czy z jakimś bezpiecznikiem, celownikiem, czy czymkolwiek innym i będę miał możliwość sfilmowania i pogadania o tym, to do tematu chińskich podróbek będziemy wracać na tyle cyklicznie, na ile się da. A teraz żegnam się już z Wami. Proszę Was na koniec o lajkowanie, serduszkowanie, dzwoneczkowanie, co tam jeszcze, subskrybowanie kanału i do zobaczenia już niedługo.